Wielkie gratulacje, bardzo fajna walka, dobrze się to oglądało. Jak ty się czujesz, jak ty ją oceniasz? Na pewno czułem się bardzo dobrze w walce i w samym stopniu walki. Przeciwnik bardzo niewygodny, więc nie wiem co teraz powiedzieć, muszę obejrzeć walkę. Ale bardzo dobrze się czułem na pewno. Cały trening, no, treningi poszły zgodnie z planem. Tydzień temu mistrzostwa Polski, więc byłem w gazie, bo się też nie naboksowałem na tych mistrzostwach. I wszystko przebiegło po mojej myśli. No właśnie, to, że mistrzostwa Polski niedawno się zakończyły, ta forma jest, krótko mówiąc. Tak, tym bardziej, gdy nie naboksowałem się, bo dwie walki w pierwszych rundach i tylko walkę jedną, bo całą jednogłośnie, bo w finale przeciwnik oddał mi walkowera. Więc podtrzymałem tylko formę i... No i pięknie to by dzisiaj, powtórzę kolejny raz, dobrze wyglądało. Przeciwnik bardzo wysoki, długi zasięg ramion, ale potrafiłeś go oszukać. Potrafiłeś przejść do półdystansu. No i przede wszystkim bardzo mocno i celnie trafiałeś. No tak, to naprawdę w dużym stopniu przydało się mi taki przeciwnik, bo Mistrzostwa Europy w lipcu. Więc no, tam są różne kraje, na pewno mogę trafić na takiego wysokiego, więc na takiej gali fajnie, że taki przeciwnik się trafił, bo a coś nowego. Przerwę ci, do tej pory boksowałeś właśnie aż z taką dużą różnicą? Na kadrze miałem przyjemność posparować z takim juniorem. Przyjechała kadra Niemiec, więc on też był jeszcze wyższy od niego. Ale sparing to nie walka w dużym stopniu, no więc nie... Zaboksowałem po prostu jak walce. Krótko mówiąc, cenne doświadczenie. Tak, cenne doświadczenie. Rzucasz trochę okiem na to, co się dzieje na Mistrzostwach Europy? Teraz? Tak, mój brat jest, zdobył dzisiaj medal, więc naprawdę się cieszę, oglądam wszystkie walki i kibicuję mu w walce półfinałowej na pewno. No właśnie, trzymamy mocno kciuki za chłopaków. Teraz twoje plany, no bo bardzo ładnie zaboksowałeś, przedstawiłeś się szerszej publiczności na gali transmitowanej na żywo w TVP Sport. Co teraz w planach? Teraz w planach wracamy dzisiaj, jutro już jedziemy na obóz do Szczecinka, wojewódzki. Czeka mnie praca, jeszcze raz praca. Mistrzostwa 13 jest turniej na Skorpionie, bo Puchar Skorpiona, więc przyjeżdża mocna kadra Ukrainy i inne państwa, więc tam też się sprawdzę. No i Mistrzostwa Europy, tak? Jadę tam po złoty medal i tyle. Główny cel Mistrzostwa Europy. Tak, nie. Główny cel. Cały czas od początku roku tak naprawdę dużo się działo. Teraz ta końcówka przez Mistrzostwa Polski też się sporo dzieje. Jest gdzieś wpisany ten odpoczynek? No bo teraz mówisz, że też znowu... Na pewno trener nam nie dołoży nam do tego obozu. Trenerów masz doświadczonych, tam tak. Wiedzą co robią, ja wiem. Tak, ale mi potrzebna jest taka praca ciężka. Lubisz generalnie być aktywny, krótko mówiąc. Lubię być, bo gdy jest taki postój, nie jest się pewny jak forma, więc cały czas jestem teraz w gazie, jest bardzo fajnie. Jeszcze raz wielkie gratulacje, no i co? I do zobaczenia w ringu. Do zobaczenia. We'll be right back.